Tak właśnie w całej okazałości zaprezentował się wieluńskiej publiczności Steve Kindler, wirtuoz skrzypiec, skrzypiec aż dziewięciostronowych. Wieluński koncert artysty zorganizowano w ramach projektu Muzyka Świata w miastach orędownikach pokoju. Dlaczego? Wieluń jest miastem orędowników pokoju. Jest to miasto, na które spadły pierwsze bomby w czasie II wojny światowej, więc miasto, które doświadczyło bardzo taki wyrazisty sposób okropieństw wojny. Celem projektu jest budowanie więzi pomiędzy ludźmi poprzez muzykę. Steve Kindler jest światowej sławy wirtuozem skrzypiec i jedynym artystą grającym na nadzwyczajnych, wykonanych specjalnie dla niego dziewięciostronowych skrzypcach, obejmujących dźwięki wszystkich instrumentów smyczkowych. Artysta jest jednym z ojców stylu fusion. Prowadzi warsztaty mistrzowskie doskonalące grę na instrumentach strunowych. W lutym 2012 roku zagrał z Józefem Skrzekiem w pierwszym międzynarodowym projekcie programu My Music for Peace w Toruniu. Dłuższe spotkanie z muzyką tego fantastycznego mistrza skrzypiec za tydzień w Kulturalnej TV. Gorąco polecamy.